No siema, z tej strony Kro4, witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. I dzisiaj kontynuujemy wykonywanie dalszych questów do pokonania Puchcia. Mam nadzieję, że to już będą ostatnie tak naprawdę questy i jeszcze w tym odcinku uda nam się zawalczyć z nim. No bo nie oszukujmy się, to jest nasze najdłuższe przygotowywanie się na tego bossa. No i zobaczymy, czy warto, czy nie warto tak naprawdę się przygotowywać, czy on będzie trudny, czy nie. No mówię, no ja mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku w końcu uda nam się zawalczyć. A tutaj co? Kolejna walka z nimi? A z tego co zauważyłem, my niestety i tak walczymy ciągle z tymi samymi. A i was przy okazji przepraszam, że... O Jezus. Przepraszam was, że nie było live'a właśnie z Biomutanta. Ale brakowało czasu tak naprawdę, tak? Wróciłem też zmęczony w sobotę z pracy. No ja pierdzielę. No, nawet nie dadzą mi powiedzieć. Wróciłem, no dość zmęczony z roboty. Miałem chęć tylko nagrać jeden odcinek, a mianowicie ze Spyro. Więc no, z góry was przepraszam. Teraz planuję zakupić FIFA. Z tego co zauważyłem, nie wiem czy... Nie wiem, mam jakiegoś wyjątkowego farta do tego, czy po prostu tak było od samego początku. Ale mam... wersję Ultimate? O Jezus, dobra, uciekaj, uciekaj. Teraz walić tę wersję, musimy najpierw przeżyć. No, łapteczka, no zobaczymy, czy to się coś... Gdzie ty uciekasz? Ej, chodź tu! Ty mendo! Ty to uciekaj, bo wziąłeś i... Poleciałeś i ze cwaniaku życie odnowiłeś. Nie ma takiego bicia. Jezu, z tego jego skoku nie widać niestety. Okej, udało się nam to w miarę uniknąć, ale chcemy z tym walczyć na razie. Mam nadzieję, że gra nie jest cicho, bo tak naprawdę nastawiłem tak jak zawsze na 60, ale wydaje mi się, że jest dość cicho gra, chyba że to ja mam zbyt mocno wyciszone słuchawki. Na szczęście słuchawki nie wpływają na audio, więc... Chociaż z tego co widzę, w OBS-ie ładnie łapie dźwięk. Jezu, znowu życie. No, no i co, no, lecimy, no. Musimy w końcu wziąć i pokonać, tak? Kurde. Nie, on czasami jakby się zblokował. On nie jest wcale taki trudny, ale w tej bliskiej walce potrafi jednak zaskoczyć. On robi częściej uniki niż ja tak naprawdę i to jest chyba jedyny ten minus tej walki. Dobra, w końcu on pokonany. W sumie tak naprawdę dużo z nich nic nie dostaniemy. To są ci sami przeciwnicy co w poprzednim odcinku. Ale oni się respią nam na drodze, więc jeżeli przyjdzie nam się pojedynkować z nimi po raz kolejny, bo już to będzie chyba czwarty, to ich po prostu ominiemy. Poczuj, jak otula cię noc. No, noc może mnie potulać, w końcu jest godzina 12 w nocy, ja nagrywam odcinek, tak? Dopiero co wróciłem z roboty. Wydaje mi się, że też z głosem nie będzie już tak źle, bo jednak trochę wyzdrowiałem. I tak naprawdę trudno jest mi porównywać sam sobie swojego głosu. Kurwa, ten jest trochę większy. Ale na szczęście jest jeden, więc w miarę chyba szybko pójdzie pokonanie go. I widać kiedy nas... O właśnie, spróbuje zaatakować. Ale też pewnie dwa razy większe obrażenia nam zadaje. Wow, tego nie planowałem. Dobra, wyrzucimy całą serię w niego. Automatem się uleczymy. No był unik, teraz też. Z tym akurat nie walczyliśmy w poprzednim odcinku. Nie przypominam sobie, żebyśmy taki wpierdziel od jednego dostali. Dobra, bij go, bij. Już mu niedużo zostało. Nie są łatwi wcale. O, mam jakąś czapeczkę, rzadka. Ale jak zwykle słabsza.
Nie wiem, my już mamy dość dobrze wzięty i zrobiony tak naprawdę ten, tą zbroję, no ale ona nie jest najlepsza w grze. Okej, teraz niby tu na górę, a tu się pewnie spiąć nie możemy, no oczywiście, że nie. Tu jest jakaś droga, może ona nas doprowadzi do celu. Zapytaj Jotysza o błyskomole. O, jest i Jotysz. A ktoś już tak gadał z tego, co pamiętam w tej serii. Jakaś melodyjka. O, tu mamy znak. Dajmy tego, obsikajmy go, żeby się tutaj zapisać, żebyśmy mogli jakby co robić, szybką podróż. Zobaczmy. No dość ładnie ten obszar odkrywamy. Góry są takie piękne. Dobra, interakcja. Świat z dnia na dzień staje się coraz bardziej mroczny, a czasu na ratowanie go ubywa. Choć dopiero się poznaliście, ma wrażenie, że odegrasz w tym wszystkim ogromną rolę. Nie lubisz mnie. To walka, której nie da się wygrać. Nie znaczy to, że nie warto próbować. Udało ci się znaleźć drogę pośród mroku. Lśnisz niczym słońce na niebie. Ale czy wykorzystasz tę moc, by ogrzać świat, czy go spalić? Prosi cię o oddanie się światłu. To ono wyprowadzi cię z mroku. Ale ja podziękuję. Dokąd zawędrujesz, musisz pamiętać, skąd przybywasz. Przeszłość rozjaśnia teraźniejszość. Zastanawia się, czy wiesz, jaki wpływ miały twoje działania na ten świat. Twoja obecność zmienia wszystko, tak jak światło zmienia mrok. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, kiedy myślisz o tym, gdzie chcesz świecić? Ja wolę mrok, mimo wszystko. Uważa, że to bez znaczenia. Czy tego chcesz, czy nie, i tak promieniejesz. Życzę ci dostrzeżenia, w jaki sposób możesz wykorzystać swój ogień, by oświetlać drogę na tym świecie, zamiast chcieć go spalić. Jest w szoku, że twoim zdaniem świata nie warto ocalić. Co cię wypaliło? Uważa za zabawne, że współpracujesz z plemieniem Jagnich. Kiedyś próbowali go okraść, jednak przyfajczył każdego, kto zbytnio się zbliżył. A widzę, że ten akurat mój lud, do którego ja dołączyłem, to nikt nie lubi go z tak jakby takich pobocznych głównych bohaterów, nie? Ale jestem ciekawy, jak ich przypalił. Twierdzi, że jeśli nie chcieli się przypiec, nie powinni się zbliżać. Po iskrze w twoich oczach widzi, że nie przybywasz na pogaduszki o sojusznikach. O, raczej nie. Domyśla się, że szukasz tu oświecenia. Nie wini cię, w końcu obecnie wszystko wydaje się mroczne i beznadziejne. Jest jednak w tobie coś wyjątkowego. Zupełnie jakbyście byli połączeni, a wasze losy splecione. Jego odczucia są podobne do twoich. Może więc będziesz go nazywać Jotysz? Przeczuwa, że każdy dzień przeżywasz, jakby był twoim ostatnim. Obawiasz się, że gdy nastanie noc, tak właśnie będzie. Każdym dostrzega światło? Wierzy, że nikt nie jest mroczny do szpiku kości. Nawet najgorsi wykolejeńcy mają w sobie iskierkę dobroci. Jotysz mówi, że lubi nie tylko osoby, które świecą jasno, ale także błyskotki. Aha, przechodzimy w końcu chyba. Nie wiesz, jak wygląda błyskomul. Musisz to szybko nadrobić. Gniazdują w pobliżu znikło trawy, okay. A ich światło nigdy nie gaśnie. Znalezienie błyskomola dałoby ci promyk nadziei, którego potrzebujesz, by dotrzeć do samego końca tej przygody. Dobra, czy potrzebne są żywe? A chodzi o te, Boże, co w nocy świecą, pewnie owady. Wy pewnie wiecie, o kogo chodzi. Tak, potrzebne są żywe. Martwe błyskomole gasną. No i tak muszę znaleźć tą grotę tak naprawdę. No i droga mnie prowadzi tutaj. Tu drogą w dół. Coś mi się wderza, znowu na przeciwników trafimy.
Tu jest jakieś przejście. Gdzie to jest? Zaraz mapka nam pomoże. Mapko. O Jezus, dobra, mapka nam nie pomoże. Czyli to jest za tą górą tak naprawdę. Tu nie ma przejścia z boku, nie. Musimy okrążyć tą górę. Dobra, lecimy. Nie ma co czekać tak naprawdę. Dużo jest wędrówki strasznie, naprawdę. Z wykonaniem tych tak zwanych, ja to nazwę, poboczniaków do pogonania tego bossa, mimo że to są misje tak naprawdę kampanijne. A, już widzimy przeciwników. No, chciałem zrobić unik. Gdy mnie walczyliśmy, to możemy zawalczyć. Nie, jest jakiś trudny. Bo my już się znowu wzięliśmy i nastawiliśmy do walki. O Jezus, nie depczą tam tylko. O. Shit, no. Nie tak mocno, spokojnie. O. Jeden cios, udało się. Ale żyćku też by się przydało przywrócić. No chyba mamy mało, no bo jednak on już nam będzie automatycznie brał i przywracał żyćku. Okej, lecimy. Żyćku, żyćku. W ogóle fajne słowo, żyćku. Dobra, tu nie bije na szczęście. Mamy jeszcze 280 metrów. Wszystko zdaje się tu takie odległe. Kurde, minęło już prawie 20 minut odcinka. My dalej tak naprawdę nie zrobiliśmy żadnego kroku do przodu. Chyba to jest kolejna kontynuacja zbierania tego. A tu jest coś ciekawego. Mogę tu wskoczyć? Pewnie nie. A nie, mogę. Podaj mi to. Widzisz ten elektroniczny złom? Zawsze się przyda. No, S-bom akurat zawsze się przyda, bo go jest mało. A czyżby tu było jakieś wejście? Pewnie zaraz kolejny przeciwnik będzie. A tu jeszcze zniszczmy tą wieżyczkę. Przyjemnie znaleźć nieco drzazgo złomu. No, tu też tutaj też deski akurat. I tu jest pewnie wejście do góry, tak? Jakbym spróbował, tak hipotetycznie mówię, miejmy na rękawice. O nie, rękawice nic niestety nie da. I teraz już musimy wrócić. To, nie to. Zaraz, 137. Okej, raz. I dwa. Tak było? Już nie pamiętam szczerze. Dobra, to wejdźmy na górę. Tutaj mamy jakieś linki, nie linki. Teraz by nam się akurat teleport przydał, bo wątpię, że jesteśmy na grzybku. Bo możemy jeszcze użyć... Gdzie to było? Nie, ten. Grzybek. Okej, okay. I na grzybku tak wysoko pewnie nie wskoczymy. No pewnie, że nie. Dobra. Musimy lecieć dalej. Okrążmy to jeszcze trochę. Że tu będzie jakieś specjalne wejście, o którym ja nie wiem. Ale słyszę chyba przeciwników. Ej, jest tutaj, po drugiej stronie. Słyszę gości i raczej nie jestem zadowolony z tego. Tu, cyk, cyk, cyk. No, wyżej. Chyba nie tak mieliśmy tam wskoczyć, ale jednak udało się. Jakiegoś mniejszego buga znaleźliśmy. Dobra, cyk, lecisz po linie. Nie spadasz? Bez nocy jest o wiele jaśniej. Tak, szczerze, gdyby nie to, że jest ten skok, który nawet bierze i stabilizuje go podczas skakania, to wątpię, czy bym dał radę. Dobra, tu. To akurat mi się bardzo podoba w tej grze, ten motyw spinaczki. No nie, spoko te wskakiwanie tutaj. Lekko przechylam tylko gałkę tak naprawdę do kontrolera i on już tam leci. Ej, lecimy do jaskini. Zupełnie jakiś kolejny przeciwnik dość trudny będzie do pokonania.
Ej, o Jezus, Olek, ogarnij się. Wiedziałem. Zbyt pięknie to brzmiało. A, ten szczurek co zawsze. Łe! A tak szczerze to nie jest chyba to. Poczekajcie, bo aż muszę się teraz zastanowić nad bronią. Oczywiście, że to nie jest to. Tak? I tak. To wcale nie powierzchowna rana. Ej, on ma jeden miecz chyba teraz, czy nie? Oczywiście, że się nie uzbroiłem jak powinienem. Tak? I tak. Ale to tak. To jest. Nie mogę. Uciekaj. Nie mogę teraz dopasować tej broni. Tak. Teraz to wyłączę. I to wezmę. I co teraz? A, rękawice mi przełączyło. Fajnie. Okej, okay, jest teraz. Teraz możemy walczyć. Nie cyrtolisz się. Nie cyrtolisz się. Rób unik, rób unik. Dobra, dopóki żyga, jest okej. A jak nie żyga, to my to będziemy zaraz żygać. Dobra, ale żyćku by nam się jakieś przydało. No jeden cios, bij go. Oszukałem, dwa jednak. Interakcja. Gluko, lukierek. O, ale ładnie przywraca życie. W ogóle chyba za niedługo jakiś awans będziemy mieli. Historia to nic innego jak seria opowieści. Jaskinia ładnie tutaj. Okej, złapać błyskomole. Interakcja. Raz. Świetliki. O, przypomniałem sobie, o co mi chodzi. Świetliki. A jak to się nazywa? Chyba świetliki. No, chodź tu. A jak tu podejdę, to co? A tu mamy obszar. Musimy jeszcze te cholerstwo małe złapać. Punkty psioniczne. A moje ulubione słowo mojego kumpla. Pozdrawiam go przy okazji. Niko, niko, ni. Ja wiem, jak ty mnie nienawidzisz za to jedno słowo. I to mnie właśnie bawi. Dobra, wróć do Noko. Wiecie co, odepnijmy się. Tutaj go Noko. Bo naprawdę, szkoda już czasu, a ja wam powiem szczerze, że już mam serdecznie dosyć brania i... Nie, to tu. Już mam serdecznie dosyć zbierania tutaj tych części do misji, ale niestety, no kolejny odcinek będzie kontynuacją zbierania... specjalnie pod tego wierzchowca, na którym będziemy pewnie walczyć z tym puchciem. Mam nadzieję, że on jakąś stanowczą rolę odegra w tej walce. Dobra, mam to dla ciebie, Noko. Tyle błyskomoli wystarczy, by jej plan się powiódł. Mówi, że nie musisz się martwić o obrane niegdyś ścieżki. Skup się na drodze, która cię czeka i prowadzi do konfrontacji ze światożercą. No dobra, małe wspomnienie, jak to wygląda, tak? No nie oszukuj mi się, puchcio jak to puchcio, za każdym razem wygląda tak samo. Ewentualnie jakimiś kolorami się różni. Puchcio kopytko to jasny dowód na dwoistość ewolucji. Jest wyjątkowo piękny, a jednocześnie groteskowy. Chodzi jej o to, że puchcio kopytko miał więcej czasu na podżeranie korzenia, ponieważ był odosobniony w górach kamienioknupy. Jest większy z tego, co rozumiem. Według niej oznacza to, że ten korzeń ucierpiał tak samo jak ten północno-zachodni, znajdujący się pod falą. Dwoistość ewolucji? Trochę pogadajmy tak naprawdę, żeby ten odcinek był dłuższy. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że skończymy z nią rozmawiać i na tym skończymy już ten odcinek.
wszystko w naturze jest dwoiste, tak jak i ewolucja, która w procesie tworzenia musi znaleźć równowagę. Sama zastanawia się, co może być piękniejszego niż niedoskonałość. Okej, czyli koniec gadania. O, misja poboczna, obciąganie. Dobra, jedziemy na nim. A gdzie jest ten cały puchcio? 1000 metrów. Dobra, zbliżymy się tak na odległość, myślę. 500 metrów i dzisiaj skończymy odcinek. No dzisiaj będzie odcinek 20-minutowy. Poznając życie, jakbyśmy walczyli z tych puchciochrumen, to by było jakieś kolejne pół godziny tak naprawdę. A w sumie chodź, zawalczymy. Mogę z niego zsiąść, czy nie? Ej, pozwól mi zsiąść. Chodź. Wow. A nie ma żadnego levelu, jest motyw czaszki. Raz pierwszy z takim czymś się spotykam, szczerze. Oj, 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 dobra, chyba już wiem, dlaczego się z nim po raz pierwszy spotykam, bo więcej nie chcę. O, chodź tu, gdzie cię widać. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Przynajmniej jeszcze. Dość. Dobra. Jest taki skok, że ja muszę sobie życie odnowić. Gdzie ty jesteś tu? Ciekawy jestem. Co oznacza ta czaszka? Tego akurat nigdy nie rozkminiałem. Język koła skotek. Ale nie był jakoś, nie wiem. Miał mocne ciosy, ale nie był jakoś niesamowicie groźny. To porządny kawał elektronicznego złomu. Dobra, chodź, wskakuję na ciebie. Ty jesteś miód. Lecimy. Ile jeszcze zostało? No, 1000 metrów. Zobaczymy, czy jeszcze na jakiegoś przeciwnika trafimy, czy już nie. Może wyjdzie odcinek faktycznie półgodzinny. Okej, tu. No, no i mówię, podejdziemy tak na odległość 500 metrów i na tym dzisiaj już skończymy odcinek. Nie ma czasu do stracenia, ruchy. Ale szybki jest nawet ten miód tak naprawdę. Kolejny wierzchowiec tak naprawdę do... Tak, dużo razy powtarzam słowo tak naprawdę. Kolejny wierzchowiec do ciekawej tutaj... Ułeps. Gdzie ty jesteś, majster? Okej, okay, jeszcze z tobą zawalczę. Kostron 5K. Dziwne, że nie został pogrzebany. Musiało zaboleć. A, tu już mamy jego oczywiście pomagierów, nie? A i widzę przeciwników, z których tak średnio lubię. Okej, okay, uciekaj, bo już się na nas rzucał przecież. Wow, to było mocne, ale nie, uciekaj. Dobra, już uciekaj. Trafił swojego, tego się akurat nie spodziewałem. Dobra, ale i nas trafił. Oddaj mi trochę życia. Dużo to ty mi nie oddałeś. Ten już się pewnie na tego, no właśnie chciałem to powiedzieć. Ty skupia na rzucaniu. Dobra, ale ja muszę zwiewać. Dawaj automat. Fajnie, że można ich sprowokować, żeby w siebie rzucali. Kurde, ale cały czas spadam w ręce. Ten w ogóle wygląda jak z Kung Fu Pandy, jak on się nazywał. Już pewnie wiecie, ten główny tygrys. Ma takie typowe zabarwienie skóry. Dobra, nara. To tyle, to ja zauważyłem, wiesz?
No gdzie on jest? No tego też już pokonałem? Aż dziwne. O, tutaj jak zwykle. Dobrałem. O, nie nadąża, widać. Nie tak, nie tam. Kurde, jak zwykle pomyliłem klawisz. Była ta super moc, której nie ogarniam w ogóle, nie? Dobra. Chodź, wskakujemy u ciebie. To możemy w sumie wejść? A zróbmy jeszcze ten obóz. W sumie co nam tak naprawdę szkodzi? Widzę, że on wcale nie jest taki trudny, jeżeli nawet będzie nas ciągle bił. A ja powiedziałem, że nie był taki trudny, a właśnie musimy po kolejną apteczkę brać, nie? I wracać. O Jezus. Znowu. No troszkę jeszcze. Dobra. A ten już nam pójdzie z łatwością, tak naprawdę. O. Dobra, zbierzmy jeszcze to, co jest tutaj i będzie koniec odcinka na dzisiaj. Już, już, obiecuję, już, już, już. Dawaj to, sekrety życia, super łup. Lecie z nakolannikami. O, chyba trochę lepsze są nawet. Gdzie tu jeszcze coś mam? Tu jest jakieś pomieszczenie do wejścia, tu jest jakaś grota. Dobra. Chodź, skakuję na ciebie. Ile tam jeszcze zostało? Także było równo 500 metrów, żeśmy tutaj się nie zresetowali, a potem się nie okazało, że... jak to się nazywa? Że musimy ponownie z nimi walczyć, nie? To by było tak naprawdę bez sensu. To są kolejny raz oni. Dobra, nie chcę mi się z nimi już walczyć. Dobra. Ta woda? On może pływać po tym? Oj, chyba nie może. Ej, uciekaj! Dobra, to już będziemy kminić jak tutaj. Zaprzyjaźnić się z bestią. Będziemy tutaj kminić w następnym odcinku. A ja się na razie z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak się spodobało, zostawcie suba. Ja łapkę, komentarz. Ja się z wami żegnam. Nara!